Ireneusza, który zapoczątkuje dzisiejszy event. Muszę znaleźć miejsce, gdzie nie będę znikać. To, co dzisiaj się wydarzy, może być dla Was czymś nowym, albo czymś już znanym. Może okazać się, że dostaniecie olśnienia, a może stwierdzicie, że to wszystko wiecie dawno i trzeba to po prostu robić. Bo to w zasadzie jego dziecko, to co tutaj mamy, to jest już drugie dziecko. Opowiem Wam to w szczegółach, czym jest Akademia Milionerów, bo z pewnością część z Was już wie, a na pewno są osoby, które są tutaj po raz pierwszy. Dlatego Irek, to jest przedsiębiorca, to jest pomysłodawca tego dzisiejszego wydarzenia i tej całej koncepcji, którą Wam za chwilę już wyjaśni. Zajmuje się od lat marketingiem rekomendacyjnym, tworzy swoje szkolenia, swoje produkty, buduje ogromne zespoły sprzedażowe, uczy tych ludzi. Także Irek, zapraszam, podziel się z nami tutaj wszystkimi swoją wiedzą. Witam bardzo serdecznie. Na samym początku dziękuję Wam wszystkim za to, że tutaj jesteście. Dziękuję każdemu z osobna, natomiast witam tutaj serdecznie prelegentów, osoby, które dzisiaj będą na scenie. Witam Pana Jerzego Kurca serdecznie. Witam serdecznie Tomka Sywowskiego. Witam serdecznie. Łączy do nas do Sławomir Luter, go jeszcze nie ma. Będą to też na scenie, więc wszystkich nie będę wymieniał, poznamy je w czasie całego dzisiejszego dnia. Dzisiaj chciałbym, żebyście się po prostu bawili dobrze, tak? Dzisiaj nie jest to spotkanie i event, na którym ja ze sceny będę usilnie kogoś przekonywał, usilnie coś sprzedawał. Natomiast chciałbym, żebyście naprawdę bawili się dobrze i dziękuję Wam, że tu jesteście. Kiedy zaczynałem działanie w internecie, zupełnie od początku, ponieważ wcześniej zajmowałem się raczej biznesem tradycyjnym, prowadziłem restauracje, puby, firmy sprzedaży bezpośredniej, raczej to wszystko było w sposób tradycyjny robione. Aż któregoś pięknego dnia była taka sytuacja, że wszystko musiałem zamknąć, z dnia na dzień. Tak? Generalnie była taka sytuacja, że z moją Kasią, która dzisiaj tutaj jest fotografą, moją żoną, kiedy zamykaliśmy ostatnią restaurację, to było w Głogowie, to tam zostało, to w zasadzie to do auta włożyliśmy i nie było na paliwo z Głogowa do Nowej Rudy, tak, bo tam mieszkaliśmy, więc jeszcze po drodze w Lubinie zatrzymaliśmy, a że potrafię sprzedawać różne rzeczy, nieważne co dacie mi, to każdemu coś tam przy swoim, na ulicy potrafię to sprzedać, nawet jak na akwedycji, to posprzedawaliśmy jeszcze kilka rzeczy tam, żeby było na paliwo. To była taka końcówka, natomiast później mieliśmy taką historię, że trzeba było na coś zarabiać pieniądze, nie mieliśmy już firmy, niczego. Jedyne, co mi zostało, to produkt, który wcześniej sprzedawałem w akwizycji. Dało się może śmieszny, ale te produkty były plasty opatrunkowe. Takie 100 sztuk pakowane w takiej jednej paczce i to było jedną rzeczą, jakby taki, no, miałem coś, co mogłem się zmienić, bo nie było pieniędzy. Więc pakowałem te plasty opatrunkowe. I mówię, jedziemy nad morze, to było ciepło, pojechaliśmy nad morzem, to sprzedaży. Wyobraźcie sobie, będziecie sobie nad morzem, na kostynku, zimne pinto, a tu jakiś gości podchodzi i wam plastę, bo tylko wypłynie, nie? No i oczywiście to była świetna szkoła sprzedaży, bo to nie chodziło o plast, chodziło o coś zupełnie innego.
Natomiast zanim dojechaliśmy na tym morze, oczywiście na CPN, na stacji paliw, musiałem sprzedać dwie paczki, żeby mieć na paliwo. No i suma summarum, dojechaliśmy na tym morze, sprzedaliśmy co trzeba, później wyszły tego inne produkty. No i jakoś tam się znowu dokręcić, tak żeby się utrzymać, tak? No ale w pewnym momencie doszliśmy do dorosłym wniosku, że ja jednak nie chciałem mieć swojej firmy. Ja początkowo myślałem, że chciałem mieć swoją firmę, że ja chciałem mieć biznes. Tak, ja chcę mieć biznes, jak byłem malutki, będę miał biznes. Natomiast później się okazało, że tak naprawdę to, co ja chciałem, to mieć wolność, tak? Przede wszystkim chciałem mieć świetny spokój, nie mieć kogoś zależny. Zacząłem szukać tego rodzaju rozwiązań. Tak trafiłem na internet, tak trafiłem jakieś projekty biznesowe, zacząłem tego wszystkiego uczyć. O dziwo z dobrymi rezultatami. Szymon dzisiaj wydelegował jednego z najlepszych finansistów w Polsce. Jacy są, jakich ja znam, jakich Szymon zna. Człowieka, który jest pomysłodawcą, założycielem, przewodniczącym zarządu, dobrze mówię, rady nadzorczej, projektu, który jest częścią Akademii Milionerów, mianowicie Prywalu. I serdecznie witam dzisiaj pana Jerzego Kurca. Prezentacja się ładuje, w związku z tym ja może takie słowo wprowadzenia. Ja może nie mam najlepszego produktu, ale mam najpotrzebniejszy produkt w życiu każdego człowieka. Tym najpotrzebniejszym produktem, drodzy Państwo, tak naprawdę jest budowanie prywatnej zamożności, budowanie prywatnego bezpieczeństwa finansowego. Narzędzia, jakimi są między innymi inwestycje diamentowe, są tylko wehikułem do budowania, pomnażania, zabezpieczania tego ważnego aktywa życiowego. Natomiast ja dzisiaj się może skoncentruję nie na tym wymiarze takim stricte produktowym. Na koniec powiem dwa zdania, bo wydaje mi się, że są ważniejsze rzeczy do powiedzenia. Wszyscy mówią o wolności finansowej, o niezależności finansowej, o bezpieczeństwie finansowym. Ja bym dzisiaj chciał małą instrukcję dać. Pewnego rodzaju system myślenia, drodzy Państwo. Mam 20 lat za sobą pracy z przedsiębiorcami. Z ludźmi, którzy jak po raz pierwszy się spotykaliśmy i siadaliśmy do wspólnego stołu, byli mocno, że tak powiem, w opozycji do wielu jakby obszarów tez, które stawialiśmy sobie jako te do zrealizowania. Ale po tych 20 latach mam takie grono ludzi, którzy wydawałoby się bardzo niewielkim nakładem z własnego portfela zbudowali pokaźne majątki. Z ludzi dobrze zarabiających stali się ludźmi majętnymi. Z ludźmi posiadającymi bardzo sprawne biznesy, czyli maszynki do generowania przychodu, stali się ludźmi, którzy wydzielili z biznesu pewną część. I dzięki temu dzisiaj można powiedzieć również w życiu prywatnym. Mogą powiedzieć, że są właściwie sytuowani. Drodzy Państwo, mapa inteligencji finansowej to taki nasz wynalazek. Właśnie wynik tej 20-letniej pracy, działalności na rynku biznesowym. Ja wiem, że ja dzisiaj nie będę mówił o jakichś rzeczach odkrywczych. Ale mam nadzieję, że ze względu na to, jak to dzisiaj Ireneusz mówił, że poukładamy to w systemie, czyli w pewnej logicznej, można powiedzieć, jakby historii, poukładanej step by step, tak żeby zrozumieć logikę, istotę budowania prywatnej zamożności. Drodzy Państwo, właściwe podejście. Ja z wielu lat swojego życia wiem, że to, co dobre i to, co zło, rodzi się w głowie. Tak naprawdę sposób myślenia, pewnego rodzaju świadomość, światopogląd, który nami kreuje, powoduje, że albo wiele rzeczy w życiu nam wychodzi, albo wiele rzeczy w życiu nam nie wychodzi. Ja bym dzisiaj chciał porozmawiać o podejściu do finansów osobistych, ale takiemu podejściu, drodzy Państwo, które w efekcie końcowym rzeczywiście daje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia tego bardzo oczekiwanego stanu niezależności czy też wolności finansowej.
Jacek Ochojski jestem. I tak jak powiedziała Natalia, pomagam budować wizerunek i profesjonalne sieci kontaktów. Dzięki temu raz, że sam potrafię sprzedawać właśnie po kilkanaście czy po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy mnie to słychać, bo chyba słychać. Produkty i usługi, tak, bo w zasadzie rekrutując sprzedaję albo usługi, albo produkty. I dzisiaj chciałbym Wam pokrótce w zasadzie przedstawić moją historię. Jednocześnie w takiej strukturze, którą sobie tutaj rozpisałem, żeby nic nie pominąć, a żebyście dostali jak największą wartość. A po drugie, takim będę czasami robił przystanki, żeby powiedzieć Wam konkretne wskazówki, dzięki którym w trzech krokach będziecie mogli zacząć budować lepiej swój biznes. Mam nadzieję. Ok, kto z Was jest na Facebooku? Ja, ale dużo. A macie mnie znajomych? Chyba nie. Może zapraszam. Ok, moja historia generalnie, ta w zasadzie, o której Wam chciałem opowiedzieć, zaczęła się gdzieś tak 10 lat temu, kiedy byłem sobie takim trenerem rozwoju osobistego, który sobie gdzieś tam krążył na rynku. Zajmowałem się różnymi dziwnymi szkoleniami typu komunikacja, umiejętności miękkie, asertywność, szybkie czytanie itd., itd. I ceniłem się bardzo słabo po 100 zł za godzinę. Co w tym momencie, jak sobie o tym pomyślę, to była jakaś mega ekstrawagancja z mojej strony. I jeśli ktoś mi teraz mówi, że ceni się za 100 zł za godzinę, no to robię dziwną minę i mówię mu, dlaczego tak mało. No i dlaczego mówię, że tak mało? Dlatego, że jeśli masz konkretną wartość, konkretną wiedzę, konkretną wartość, którą możesz przekazać danej osobie i ona dzięki temu zrobi transformację. A ja miałem takie szkolenia, bo kiedy trenowałem szybkiego czytania ludzi, to oni potrafili przyspieszyć nawet dziesięciokrotnie to tempo czytania i uczenia, dzięki czemu no, dziesięciokrotnie przyspieszali swoją pracę, swoje efekty. Krystian Żugajewicz, proszę, opowiedz o sobie. Jakieś 20 minut temu dowiedziałem się, że mam mówić o jakimś sukcesie. I tak sobie myślę, co powiedzieć, żeby nie większość ludzi na tej sali nie usnęła. No i tak sobie pomyślałem, co to jest ten sukces? Jak myślicie? Co dla każdego z Was jest sukces? Spokój twojej żony. Bo myślę, że kluczowym aspektem całej zabawy, biznesu, czy marketingu, czy czegokolwiek, jest właśnie to, żeby każdy z nas wiedział, co dla każdego z nas jest sukcesem. Dlatego bardzo Was proszę, zachęcam do tego, zadajcie sobie to pytanie i przede wszystkim na nie odpowiedzcie. Bo jeżeli będziecie wiedzieli, co dla Was jest sukcesem, przynajmniej będziecie wiedzieli, do czego dążyć. A jeżeli będziecie wiedzieli, do czego dążyć, to wtedy zrobić to, to już jest 10% powiedzmy roboty. U mnie to było tak, że mając 20 lat byłem bardzo zamknięty. Dla mnie nowe rzeczy, nowe możliwości to mnie przerażało. Miałem takie stereotypy. W mojej głowie było coś takiego, że życie polega na tym, żeby skończyć szkołę, iść do pracy, zarabiać pieniądze. No może w weekend się dobrze zabawić. I tak sobie żyłem przez jakieś 15 lat. W międzyczasie pojawiła się właśnie moja żona, pojawiły się dzieci i doszedłem do ściany. I wtedy powiedziałem sobie, muszę coś zmienić. Żeby zmienić swoje życie, wtedy pojawił się właśnie ten cel, który dopiero pojawił mi się po 15 latach. Czyli chciałem być wolny, niezależny, móc pracować kiedy chcę, gdzie chcę, jak chcę i przede wszystkim z kim chcę.
teraz z każdym dniem realizujemy ten cel, bo to jest to, co nas napędza do działania. Nie? Dlatego najważniejsze jest to, żebyście wy sobie zdali sprawę z tego, co chcecie osiągnąć. Bo jeżeli to będziecie wiedzieli, to to zrobicie. Tyle. Pamiętacie film Wabank? Kojarzycie? Wabank. Nie będę śpiewać tam. To się nazywa Murmurando, tak? Zaproszę osobę, która postawiła właśnie wszystko na jedną kartę. Powiedziała Wabank, dobra, będzie albo nie będzie. Wiesław Moroz, opowiedz o sobie. Witam serdecznie. Totalny spontan, bo też nie wiedziałem, że dzisiaj w ogóle wystąpię, ale jest mi bardzo miło, że mogę tutaj przekazać pewnie wam jakąś fajną wartość. Wystąpiło tutaj troszkę fajnych osób, prolegentów, które pokazały swoje możliwości, to jak można w sieci działać. Ja powiem o swoich takich trzech krokach, które pozwoliły mi na to, aby teraz być w tym miejscu, w którym jestem, czyli pracować sobie w ogrodzie, jak ja to fajnie lubię mówić, i po prostu organizować swój czas na co dzień. Także u mnie taki podstawowy krok to było kilka biznesów, fajnych biznesów, dzięki którym mogłem uzyskać jakieś tam fajne finanse każdego miesiąca. Także to był taki pierwszy fajny krok, który sobie obrałem. Drugi krok to musiałem mieć pewną poduszkę finansową. W sumie mówię o takich rzeczach, o których każdy z nas wie, ale warto to sobie jeszcze raz uświadomić. W tym momencie ta poduszka finansowa, ten portfel, ustala każdy z nas. To może być, nie wiem, 10, 20, 30, 50 tysięcy. To jest kwestia uznania. Trzeci krok to był to krok, który jest bezpośrednio związany z Akademią Milionerów. Czyli wiadomo, no musimy mieć jakieś zabezpieczenia takie bardzo realne w postaci złota, diamentów, nieruchomości. I w tym wypadku, jeżeli nawet mamy jakąś tam czarną dziurę, tak, to w tym momencie możemy to wszystko spieniężyć i mieć pieniążki na po prostu na życie. Także to były takie moje trzy kroki. Powiem na koniec, podsumowując, że miałem taką sytuację, że pojechałem po prostu do pracy, poszedłem do kierownika, powiedziałem, że się zwalniam, także to był totalny szok, takie małe zawirowanie w firmie. Później trafiłem do prezesa, dla prezesa powiedziałem, czym się będę zajmował, mniej więcej jakie już sukcesy mam, no i tam pogadaliśmy, w sumie to ja gadałem, on słuchał. I w pewnym momencie mówię, no i tak to wygląda. Prezes się oparł rękę, tak, swoją. Mówi, okej, to ja nie mam do ciebie żadnych pytań. Idź swoją drogą i tyle. Także, no jeszcze tutaj wspomnę, że to było też na takiej zasadzie, że moja żona w ogóle nie wiedziała, że taki krok sobie obrałem. Ale później też jej to naświetliło w prosty sposób. Mówię, Aniu, widzisz, ty chodzisz na drugą zmianę do pracy, ja chodzę na nocną pracę, nocną zmianę. Nie mamy możliwości większego kontaktu, także nawet nie miałem kiedy cię o tym poinformować i dopiero teraz ci to mówię. Kocham w ogóle wiedzę, kocham pewność siebie i o tym będę mówić. Słuchajcie, ja też lubię gestykulować. Słychać mnie, tak? Tak. Dobra. Ja też lubię latać, machać rękami. Wobec czego pewność siebie. Dlaczego? Ponieważ jest to rzecz, jest to towar pożądany. Pożądany w życiu osobistym, w życiu zawodowym i w biznesie. Przedstaw się. Tak? Naprawdę? Agnieszka Pudlak, przepraszam. Myślałam, że na to nie już zrobiła. A Agnieszka Pudlak jest. Ja? Jeszcze raz brawo! A więc tak, pewność siebie. Działamy w tym kierunku i dlaczego? Ja swoją pewność siebie nabyłam w momencie, kiedy miałam 5 lat. Bardzo wcześnie.
Dlaczego? Ponieważ kiedy miałam 5 lat, wyjechałam na 9 miesięcy do sanatorium, rozchorowałam się na cukrzycę. I w tym momencie jakby w pewnym świat mi się zawalił, tak? Bo zostałam bez rodziców, zostałam rzucona na głęboką wodę i musiałam się odnaleźć wśród dzieci zupełnie mi nieznanych, tak? Zupełnie starszych ode mnie, więc musiałam tej pewności siebie nabyć. I ludzie na każdym etapie mojego życia się pojawiali. Myślę, że u was jest podobnie. Na każdym etapie życia pojawiają się ludzie. Czy to jest liceum, czy to jest praca na etacie, czy jest to biznes, czy jest to robienie różnych MLM-ów, różnych projektów, tak? To ci ludzie się pojawiają. Co więcej, ci ludzie pojawiali się u mnie w różnych momentach życia. Pojawiali się, ja na nich patrzyłam, ja ich obserwowałam, ja ich podziwiałam, tak? Oni byli dla mnie wow. Więc ten ich ludzki umysł, to w jaki sposób oni myślą, w jaki sposób reagują, dlaczego oni używają takich słów, dlaczego oni się tak zachowują, dlaczego oni się tak ubierają. To było dla mnie coś wow. Więc ja ich obserwowałam bardzo długo. Później zaczęłam z nimi rozmawiać. Tak? Kiedy zaczęłam z nimi rozmawiać, ja poznałam, że oni mają różne wartości, różny styl życia. Oni zupełnie inaczej czasami żyli niż ja. Inaczej się odżywiali, inaczej funkcjonowali i mieli też różny portfel. Tak? I co mi przyszło do głowy? Przyszło mi do głowy, że no, skąd się to bierze. Tak? Tutaj Jerzy nie chciałbym przekształcić, Jerzy Kurz, tak? Powiedział, że wszystko to co dobre i to co złe idzie z głowy. I to jest prawda. I pewność siebie również idzie z głowy. Więc kiedy ja rozmawiałam z tymi ludźmi, kiedy na nich patrzyłam, kiedy ich obserwowałam, to myślałam sobie, kurczę, ja jestem supermarketem. Dosłownie, jestem supermarketem. Dlaczego? Ponieważ ja mam w sobie wszystko to, co mogę tylko mieć, żeby być tym, kim chcę być, żeby robić to, co chcę robić i żeby żyć tak, jak chcę. Tak? I co w tym supermarkecie mam? No mam poczucie własnej wartości. Mam szacunek, mam zaufanie, tak? Mam miłość, mam potencjał, mam to, co jest mi potrzebne w danym momencie życia, na danym etapie. I ja z tego korzystam wtedy, kiedy jest mi to potrzebne. I co mi to daje? W jaki sposób to się uzewnętrznia, ta moja pewność siebie? No przede wszystkim poprzez mój styl życia. Poprzez to, w jaki sposób z różnymi ludźmi funkcjonuję. Poprzez pieniądze, poprzez zdrowie, poprzez rozwój osobisty. Tak? I w pewnym momencie też doszłam do takiego stwierdzenia, że biznes i organizm lubi szybkość, a pewność siebie lubi praktykę. Witam wszyscy bardzo serdecznie. Pierwszy raz jestem na scenie z Obrusem. Zapamiętam na pewno ten dzień. Ja też. Tak jak Natalia powiedziała, poznaliśmy się 2 lata temu i tak słuchając tutaj historii niektórych z was, historii Irka, którą też doskonale znam, za chwilę też powiem o tym. Kiedy wy już wiecie dzisiaj, na czym polega marketing internetowy. Niektórzy was dopiero będą zaczynać. Ja pamiętam, jak ja w 2013 roku Natalii tłumaczyłem, czym jest marketing internetowy, jak to powinno wyglądać, jak się buduje relacje, jak nie spamować na grupach i na Facebooku. Ona jeszcze wtedy tego nie rozumiała, a ja na siłę chciałem to przekonać i przekazywać te informacje. Irka zaś poznałem 7 grudnia 2013 roku na pierwszym evencie, który organizowałem. Pamiętam, to była najgorsza noc w 2013 roku, kiedy mówili mi, że ludzie na event nie przyjadą, bo są śnieżyce, bo z Poznania do Warszawy jest zamknięta droga i tak dalej, że samoloty są odwołane. Jak widać, przyleciałeś, dało się. I kiedy otworzyłem oczy na sali, witając ludzi, zobaczyłem przed sobą 200 osób, którym się udało dotrzeć. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że się czegoś nie da zrobić, to ja osobiście dziękuję tej osobie za cokolwiek, bo nie ma sensu jej przekonywać, ona jeszcze nie ma
tego dnia, w którym powinna podjąć decyzję. Ona jeszcze musi poczekać. Jakbyś Ilku mógł mi dać. Dzisiaj jestem z ramienia firmy FutureNet. Kto z Was słyszał o FutureNet? Wielu z Was. Prawie wszyscy. Dzisiaj, kiedy wyjdziemy na ulicę i powiemy komuś o jakiejkolwiek firmie, którą znamy już przez 10, przez 15 lat, zadamy pytanie na przystanku. Słuchaj, powiedz mi, znasz tą firmę? Jestem w tej firmie. Ktoś ci powie, tak, znam tą firmę, znam już swoje opinie, swoje przekonania i tak dalej. Dzisiaj, wychodząc na ulicę, mówiąc ludziom, słuchaj, znasz FutureNet? 9 na 10 przypadków, a nawet 10 na 10 przypadków na dzień dzisiejszy odpowiedzi nie znam. I to jest ten moment, który jest odpowiednim momentem, żeby zacząć. Platforma FutureNet już istnieje od 2 lat, ale dzisiaj tak naprawdę się rozpędza. Kiedy porównamy to do Facebooka, jak Facebook zaczynał 10 lat temu, ja pamiętam w 2009 roku, kiedy otworzyłem sobie konto na Facebooku, miałem jednego znajomego z 8 czy 9 miesięcy. Każdy mówił, a nie, to nie jest platforma dla mnie. Ludzie przez 10 lat poznawali, jak działa social media i jak działa internet. Stefan Morgenstern i Roman Ziemian to są ludzie z wielkimi umysłami. Cieszę się, że mogę z nimi na co dzień współpracować tutaj we Wrocławiu, ponieważ tutaj we Wrocławiu jest źródło. Źródło tej marki, tej firmy, tego portalu społecznościowego i programu Resher, o którym Wam powiem za chwilę, dlaczego jest atrakcyjny i dlaczego cieszę się, że są Reshery, które do dzisiaj dnia funkcjonują i pomagają ludziom zmieniać życie. Te osoby stworzyły kilka swoich biznesów tradycyjnych, mają przekonania i mają podstawy do tego, żeby powiedzieć o sobie, że już coś przeżyły. Przychodziła tak naprawdę do takiego inkubatora i przychodzi właściwie do wszystkich inkubatorów. Jest zostawiana sama sobie, pomimo tego, że tam są ludzie, teoretyczne wsparcie, jest przestrzeń, miejsce, super fajnie, bo można naprawdę fantastycznych ludzi poznać. Ale ci ludzie są zostawieni sami sobie i nie wiedzą, co z tym dalej zrobić. Nie potrafią w żaden sposób się sprzedać, wypromować, bo nie mają po prostu tej wiedzy, tak? Mają swoją pasję, są grafikami, są fotografami, architektami, potrafią fantastycznie wykonywać swoją pracę, ale nikt o nich nie wie. Albo nie potrafią się w żaden sposób zaprezentować. Poszłam do inkubatora przedsiębiorczości z tym projektem, pomysłem. No i mówię, że słuchajcie, ja mogę to pomóc, zorganizować. Mi super, wow, w ogóle świetny pomysł. Szkoda, żeśmy na to sami nie wpadli. Ale słuchaj, wiesz co, nie ma kasy na coś takiego. No to dupa, nie ma kasy, nie ma jak to wszystko zorganizować. Nie ma ludzi, którzy mogliby pomóc w organizacji osób kolejnych, które mogłyby pomagać takim freelancerom. I zainteresowała się tym jedna ze szkół wyższych tym projektem. Przedstawiłam całą wizję, misję oczywiście. Wow, super, robimy. No to ja się zaangażowałam. Przedstawiłam oczywiście cały biznesplan, projekt. Byłam na jednym spotkaniu, drugim, dziesiątym. No i firma przestała się odzywać. Szkoła. No i znowu dupa. Mówię, kurde, może coś ze mną jest nie tak. Dlaczego ludzie nie chcą pomagać innym? Dlaczego nie widzą w tym sensu? Nie widzą w tym, nie mają wiary do tego? Czemu tylko ja jestem taka napalona na to? Przecież to nie chodzi o to, żeby zarobić na tych ludziach. To chodzi o to, żeby im pomóc. Żeby wskazać im drogę. I czemu nikt tego nie chce? To był taki moment, kiedy znowu załamałam się i stwierdziłam, że do niczego się nie nadaje, że to pewnie przeze mnie, że wszystko nie ma sensu, że po co ja w ogóle to robię. Najlepiej by było, gdybym wróciła na etat, bo nie przynoszę w ogóle do domu żadnych pieniędzy, tylko same koszty. To jest okropne uczucie, powiem Wam szczerze, że mając świadomość tego, że robisz wszystko, co w Twojej mocy, jest Twoją pasją, kochasz to, nie przynosi to żadnego dochodu i przez to tak naprawdę traci Twoja najbliższa rodzina, tracisz Ty, tracisz poczucie własnej wartości, siły. Nikomu tego nie życzę, ale
bardzo wiele mi to nauczy. Po na studia. Ja mam na dzień dzisiejszy 3 deki kieszonkowego. Potrzebne jest mi 3 stówy. Jakbym 3 stówy miała miesiąc kieszonkowego, to ja na tych studiach żyję o tak, nie? Ja mam mi to słuchaj, to ty rób dziennie 2 spotkania. Znaczy rób jedno spotkanie, zapraszaj koleżanki na jakieś makijaże, na jakieś tam kosmetyki. Jak tam któraś też będzie chciała zarabiać, to ty po roku idąc na studia, te 3 stówy będziesz mieć na pewno. Czyli ja sobie tak pomyślałam, mam zapraszać tam po kilka koleżanek. Stwierdziłam, że mi to nigdy nic nie wychodzi, zapraszałam 2 razy więcej. No i tym oto sposobem ja w wieku 19 lat zostałam jedną z najmłodszych dyrektorów sieci dystrybucji tej firmy, zarządzając grupą kilku tysięcy konsultantów w całej Polsce. I tak zaczęła się moja droga do wolności finansowej, gdzie ja w wieku 19 lat zarabiałam kilkukrotnie więcej niż moi rodzice. I zaczęłam wtedy eksperymentować. Kupiłam sobie firmę logistyczną, kupiłam 10 ciężarówek, takich samochodów dostawczych. One obsługiwały Rudę Śląską, no to była franczyza firmy Siódemki. Kończyłam w międzyczasie studia, zostałam trenerem biznesu i nauczycielem angielskiego i informatyki, więc różne rzeczy po drodze robiłam. Wyszłam też w wieku 20 lat za mąż, ponieważ stwierdziłam, że skoro poznałam mojego pierwszego chłopaka i kochamy się nad życie, no to co stoi na przeszkodzie, żebyśmy spędzili to życie razem, więc wyszłam za mąż, a że właściwie z 2 naszych wypłat mogliśmy sobie to wesele urządzić, to rodzice nie mieli za bardzo nic do gadania, że to pierwszy chłopak i to może niekoniecznie dobry kandydat na męża. A z moim mężem również zaczęliśmy robić różne biznesy i wiecie, my tak bardzo sprytnie poprowadziliśmy nasze biznesowe życia, ponieważ ja miałam bardzo dużą zdolność kredytową, więc stwierdziliśmy, że kupimy pewne dodatkowe aktywa, ale żeby nie było problemu, bo one były dosyć ryzykowne, to zrobimy sobie rozdzielność majątkową. Wszystkie aktywa, mieszkania, które kupowaliśmy, napiszemy na niego, a ja będę zaciągała te kredyty pod te nieruchomości. Tak, jak się domyślacie, mój biznes się skończył się po 5 latach, z prawie 300 tysiącami długu, a mimo że został z kilkoma fajnymi mieszkaniami. No i ja sobie tak wtedy usiadłam i pomyślałam, jak to jest, że zarabiam na dzień dzisiejszy 10 razy więcej niż moi rodzice. Tylko wiecie, to oni zawsze mieli odłożone pieniądze na zepsutą lodówkę, na zepsuty samochód. A ja mając taką wiedzę, takie biznesy, zostałam z niczym. Z pięknego samochodu i apartamentu przeprowadziłam się do kawalerki, gdzie musiałam palić węglem. Kupiłam 18-letnią Corsę, kiedy była tylko 3 lata młodsza ode mnie. No i stwierdziłam sobie, jak to jest. I zaczęłam szukać edukacji finansowej. Zapisałam się wtedy do klubu Cashflow. Ktoś z was kojarzy? No właśnie. Stwierdziłam, no to tam nauczą mnie finansów. I tam, słuchajcie, pokazali mi na dzień dobry, więc jak chcesz zacząć inwestować jakiekolwiek pieniądze czy zarabiać, najpierw musisz mieć porządek w swoich finansach i pokazali mi system zarządzania za pomocą 6 kont Harva Ekpikera. Tak, ja powiem w skrócie o Bitcoinie, bo nie będę tutaj się rozwodził nad całym blockchainem, dużo jest terminologii i nowinek. Powiem, na czym polega mining, powiem o wykorzystywaniu ruchów pewnych na giełdach, powiem o robotach, które za chwilę będziecie mogli sobie wykorzystywać, które działają od 3 lat i tak naprawdę regulują rynki kryptowalut, ale to za chwilkę troszkę więcej. Okej. Na świecie mamy największego pośrednika ogólnie i jest to bank. Zgodzi się ktoś, że jest to największy pośrednik na świecie? Okej. Pośredniczy przy przepływie naszych środków. Jeżeli ja komuś przesyłam pieniądze, to musimy zaufać trzeciej instytucji, w tym przypadku bankowi, że w naszym imieniu prześle te pieniądze. Tak? Czyli musimy do nich mieć duże zaufanie, bo mają u nas nasze pieniądze i dodatkowo przesyłają te pieniądze, nasze tak naprawdę, do osób trzecich, do których wysyłaliśmy. Na świecie również jest najbardziej znany PayPal. Według mnie duży minus, bo często blokuje konta, robi problemy. Nawet jak ktoś przesyła 10-15 tysięcy złotych, weryfikują, kombinują. Generalnie ja osobiście nie polecam. Okej, Western Union. Okej. Ale drogi,
za przesyły bierze od 5 do 30% za przekaz pieniężny, więc strasznie, strasznie drogo. Ok, problem banku jest jeden znaczący, że w tym momencie po zmianie ustawy, tak zwanej fall-in, powyżej 100 tysięcy euro w każdej chwili mogą z konta oszczędnościowego zabrać wasze pieniądze. To jest pierwsze. Druga sytuacja, która miała miejsce ostatnio w Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, to spowodowało, że oszczędności wypłynęły tak naprawdę w alternatywne źródła dochodu, jak również w złoto i metale szlachetne. Więc pieniądz papierowy ogólnie za chwilę zniknie. Norwegia już wycofuje ogólnie papier. Szwajcaria do 2-3 lat koniec będzie z papierem, tak? Wszystko przejdzie na technologię, która jest zawarta w Bitcoin. Ok, a czym jest Bitcoin? Jest to pierwsza kryptowaluta, która powstała na świecie. Wszyscy inni wzorowali się na Bitcoinie. Więc zawsze często tak bywa, że mało kto pobije numer jeden. Ale co ma cechę główną Bitcoin? Ta droga do wolności finansowej może być na tysiące sposobów, prawda? Jednym z takich sposobów jest dochodzenie do tej niezależności finansowej budowaniem zespołu. Wiadomo, że można iść solo przez życie, ale jest trudniej, a tam, gdzie 2-3 osoby się łączą we wspólnym celu, wszystko jest możliwe. Irek, Akademia Milionerów, z ilu osób powstała? Takich rdzennych osób. Wiesz, na początku była jedna osoba, później z 5 wciągnąłem. Dobra. Słuchajcie, no to tak to wygląda, więc zobaczmy. Ludzie mówią, że robią produkty, robią projekty network marketingowe, e-marketingowe, inwestorskie i tak dalej. Są ludzie, którzy dystrybuują produkty, usługi, różnego rodzaju rzeczy i mają problem. Bo nadeszły czasy, po 20 latach zgliszczy często budowania zespołów. Network marketing stawił zgliszcza, marketing często też. Więc sami widzicie i wiecie doskonale, jaka jest prawda, że nie jest łatwo dzisiaj tak bezpośrednio dobrze zrekrutować osobę z przekonaniem. Dlatego, że nadeszły czas, gdzie jak ludzie idą, na przykład strzelam, z biznesem, nikt nie chce tego, nikt to jest przesada, ale niewielu ludzi chce robić. Jeżeli idą z, nie wiem, suplementem, nie chcą robić. Jeżeli idą z jakimś szamponem, szminką, nie chcą tego robić. Jest naturalne, bo nie kojarzy tego nikt z biznesem. Natomiast świadomy lider, świadoma osoba, która wie, co robi, wie, że idzie z systemem i koniec, kropka. A skutkiem ubocznym, narzędziami są po prostu obroty towarowe, które generujemy czy to z sektora informatycznego, czy to z sektora suplementacyjnego, z sektora kosmetycznego, nie ma znaczenia. I teraz, jak wiecie, ja się zajmuję promowaniem network marketingu niezależnie w zasadzie i jest problem w każdej firmie. I to nie ma znaczenia, czy to są firmy polskie, zagraniczne, amerykańskie, niemieckie, rosyjskie. Zawsze jest ten sam problem. Ludzie mówią, że ciężko się ten biznes robi. Nie robi się go ciężko, jeżeli odwrócisz trochę myślenie i kolejność. Czyli nadal jest możliwość na 10 osób 8 rejestrować. I nieważne jakimi kanałami, network marketingowo, czyli face to face, czy online'owo, czy nowoczesnymi innymi metodologiami, lejkami sprzedażowymi z listy. To jest już tylko kanał dystrybucji i pozyskiwania. Zasada jest ciągle ta sama. Idziesz do ludzi, którzy najprawdopodobniej na tej drodze nie są, nie spełniają tych 5-6 warunków, które generujemy. W pierwszej kolejności chciałbym tutaj nagrodzić pozycją Sławka Luda, tożsamość lidera. Będziemy losować osobę, która jest teraz na sali, jeżeli kogoś nie ma, to niestety trudno. Justyna Luda. Jest Justyna, witam serdecznie. Barbara Tarnacka. Ewelina Wieczorkowska. Okej, czyli kilka książek rozdaliśmy, a teraz dla zmiany, aby nie były tylko książki, zapraszam Szepta Furmana na scenę. 5 osób spośród was otrzyma od Futurenet vouchery na $10. Bartosz Gabstyl. Anna Tomska. Piotr Rostow.
Piotr Mita. Lucyna Jankowska. Beata Śliwa. Jeszcze nie jest koniec nagród, mamy tutaj jeszcze dużo nagród. Michał Kurczy. Gratuluję Tobie i zapraszam Ciebie na Radę Liderów. Człowiek, który ma niesamowite ambicje, człowiek, który łączy biznes z pracą, z rodziną. Głęboko wierzę w wielki sukces tej osoby. Krystian, zapraszam Ciebie na scenę. Zapraszam Ciebie na scenę Radę Liderów. I tożsamość lidera jako nagroda dla Krystiana. Rafał Łapiński jest to osoba, która będzie miała bardzo dobre wyniki w biznesie. Rafał, witam Cię serdecznie, zapraszamy na Radę Liderów. Kolejna osoba to jest człowiek, który na samym początku powiem trochę mnie przeraził, bo kiedy gdzieś tam go poznałem, to gdzieś tam właśnie taki hard rock, tylko muzyka, długie włosy, mówię, ja co za człowiek w ogóle. A ja tak nie tą stronę z tym klimatem muzycznym i tak mówię, no dobra, dawaj gości. No ale okazuje się, że chłopak nie dość, że rozmawia z ludźmi, nie dość, że robi wszystko, co jest możliwe, żeby budować zespoły, to jeszcze pomaga bardzo dużo i też tutaj nie ukrywam, że wszystkie rzeczy takie techniczno-graficzne, typu właśnie te billboardy, to wszystko tutaj jest robione, bilety, to wszystko też wpływa Marcina Halskiego. Marcin Halski, zaproszę Cię na scenę. Jeszcze raz brawa. Taką osobą, która się bardzo mocno wyróżnia, bardzo młodą osobą, jest Patryk. Patryk, zapraszam Ciebie serdecznie na scenę. Patryk, gratuluję. Rzucił to, co robił, poza kobietą rzucił, bycie kobiety nie rzucił. Rzucił pracę i powiedział, że chce robić tylko, chce iść w dobrym, bo tak, przeszedł na tą jasną stronę mocy, tak? Chce robić dobre rzeczy. I Wiesław, zapraszam Ciebie na scenę jako osoba, która wyróżnia sobie w tej szkole. I na pewno człowiek, który inwestuje w różnego rodzaju projekty biznesowe, jest aktywną osobą i głęboko wierzę, że będzie miał jeszcze lepsze efekty w Akademii Milionerów. Zapraszam Ciebie, Marek, na scenę. Na Radę Liderów. Paweł Grzech, zaproszę Cię na scenę. Tutaj duże zdjęcia, to chciałbym, żebyś zaczął. Wojtek Wysołowski, zapraszam Cię na scenę. Na scenę, już na dół. Rafał Kudlak, zapraszam Ciebie na scenę. Pierwsza osoba, która podniosła rękę z tyłu, zapraszam Ciebie serdecznie na scenę na chwilkę. Otrzymujesz voucher o wartości 500 zł na usługi tej firmy. Szczegóły mówimy później. Dzięki śliczne. Jurek Ludziak. Jurek, jesteś jeszcze? Jesteś tutaj, proszę bardzo. Zdobyć wolność finansową, książka, którą ufundował panie Kuba. Dzień
Kamil, zapraszam Cię serdecznie na scenę. Wiesław Moron, zapraszam Cię na scenę. Adam Słowański, zapraszam Cię. Kolejna osoba? Patryk Godek. Patryk. A może Dariusz, kapitanie? Jest. Darek, jest. Brawo, Darek, jak to masz. Piotr, zapraszam Ciebie na scenę. Piotrek mówi, że tydzień temu kupił tą grę, więc oddaję ją komuś w dobre ręce. Robimy jeszcze jedno losowanie. Brawo dla Piotra! Kolejna osoba, która tej gra się przyda, mam nadzieję, że pogramy razem, Wojtek. Proszę bardzo. Będę ma zawsze szczęście. Czyli przekazali dalej Pawłowi, Wojtek przekazał grę Pawłowi, super, brawo. I Magda postanowiła ufundować dla jednej osoby całe szkolenie tutaj bezpłatnie, plus konsultację o wartości 2000 zł dla kolejnej osoby, którą tutaj wylosujemy. I tą osobą będzie? Krzysztof Kamiński. Czy jest Krzysiek? Jest. Witam serdecznie, zapraszam.